Tak mu się dostało. Nieładnie. Wycieraczka się wbiła do szyby i zrobiła dziurkę. Nie pierwszy autobus już w tym miesiącu, który rozwalony jest jeden o drugi. I to na zajezdni. A najgorsze jest to, że jak tak mu przypierdoli, to zazwyczaj z tyłu rozbija się wyświetlacz i niszczy w tym drugim autobusie, który dużo kosztuje. A tam jak widać są już w komplecie dwa braciszki 01010102, ale już na przestrzeni miesięcy będzie około 20 czy 30 autobusów takich w Oslo elektrycznych. Router zapowiedziało. Ja już nim jeździłem, próbowałem. Żadne tam mecyje, no ale jeździ. A ciepło się zrobiło, więc oczywiście rower już. Zamknęli mi furtkę. Muszę klucze wyciągnąć. Takie drobne przypomnienie. A w ogóle w przyszłym roku to już tych autobusów elektrycznych będzie więcej. O! Coś jeszcze można zerknąć ciekawego. Jakiś wyszczał był. O! Takie opony się ściąga z autobusów. Takie opony się ściąga. Tak ktoś kontrol przeprowadza. A to wywaliła ładnie. Tutaj gwoździk. Tutaj coś tam z boku poszło. 1287. A ta jest zajebista. I napompowana. Ładne iskry musiały iść. I kiedyś też podobny autobus przejąłem. To jest trochę lepszym oponą. Od razu go oddałem. O, tu puścił pewnie. Tu puściła nalewka. Cała. Ta ogólnie normalnie zjechała. Tak. Aha, klucze muszę wyciągnąć, żeby furtkę sobie otworzyć. Co z nowości? Nie nagrywam. Pousuwałem trochę filmów. Gdzie było z ręki kręcone, żeby się nikt do mnie nie doczepił w tych ciężkich czasach. Że robię coś nie tak. A niedługo, bo za rok, firma Nubina będzie jeździć w Lillestrøm. To się nazywa Romerike. Wygrała przetarg na 120 autobusów, z czego 20 kilka elektrycznych. Więc będzie się działo. Stracili przetarg w Enebag, ale tam było malutka autobusów, może z 30, może troszkę więcej, więc nie porównuję nie do tego, co teraz wygrali na rzecz Unibusu, który stracił ten przetarg. Uj. Dzisiaj też był, ale piękna Scania jedzie. Piękna Scaniula. Chłopaki myją, a ja dzisiaj powinienem skończyć o 5, ale że niedziela, wyszło piękne słońce, już teraz zachodzi. O, zachód słońca zrobię. Zamiast wschód. I trzeba było pomocy, trzeba było dodatkowych autobusów, żeby ludzi wywieźć z Bygdoj. Z takiego półwyspu, gdzie tam jeżdżę, gdzie są te muzea. Więc zjeżdżając do bazy poprosił mnie, żebym skoczył drugi autobus i pojechał. Pojechałem, półtorej godziny pojeździłem. Wracając okazało się, że zepsuł się jeden autobus i traci moc.
traci moc, bo oczywiście no serwis, no nasz serwis to jest porażka. Warsztat się nie ogarnia. I EDC, czyli no ten tutaj jest na manie, taki wyskakuje błąd, no to filtr cząsteczek. No i niestety podmieniliśmy ten autobus, mówił uważaj, no bo jak zwolnisz i będziesz chciał wystartować, to nie wystartuje. No i podjechałem do pierwszego ronda na Sinsen Kryset, tak zwany Sinsen Kryset, takie duże rondo, gdzie schodzi się raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, tak, bo po dwie z każdej strony, no. Mniej więcej tego, kurczę. Z każdego wylotu ronda jest dwupasmowa droga i w drugą stronę, bo to jest obwodnica numer 3 z drogą numer 4, gdzie się łączy. No i na tym rondzie on mi umarł. Oczywiście. Zgasiłem, zapaliłem, nie pomogło i tak przetoczyłem się 5 minut przez to rondo, 2 na godzinę. Zadzwoniłem mu, że no nie wiem co zrobić, bo jak mówię do tunelu wjadę, to mówię pojadę starą drogą, tam taki jest tunel nowy, Loren tunel. Oczywiście najpierw go zgasiłem, mu główny wyłącznik prądu, żeby go po prostu skasować. Ruszył, pojechał kilometr, znowu to samo. Jeszcze raz, no i kurde udało się, że jak za drugim razem załapał i już dojechałem na bazę, tam 7 kilometrów, no ale takie przygody, no i jest, załapałem ponad 2 godziny w niedzielę ekstra. No i dobrze, nic, kończę, bo mi ciężko tu jechać i nagrywać.